Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska i jest mi niezmiernie miło powitać Was w kolejnym webinarze Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS, w którym to porozmawiamy o z jednej strony bardzo popularnym wśród młodzieży, ale z drugiej strony coraz głośniejszym wśród dorosłych medium, jakim jest TikTok. I moim gościem jest absolutny specjalista nie tylko od bardzo pojechanych reklam, nieszablonowych reklam, ale również od TikToka i jest to Jakub Biel. Bardzo serdecznie Cię witam. Cześć, cześć, cześć. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, to tylko przypomnę dla osób, które nas oglądają na żywo, że możecie na bieżąco zadawać pytania na czacie i one będą mi tutaj przekazywane, więc na pewno na nie odpowiemy. A osoby, które słuchają nas z opóźnieniem już za pośrednictwem podcastów, we wszystkich aplikacjach do podcastów albo oglądają na YouTubie, to przypominam, że właśnie możecie uczestniczyć w takich rozmowach na żywo. Także zachęcam do tego, abyście śledzili profil Uniwersytetu SWPS na Facebooku, gdzie się pojawiają informacje o najświeższych webinarach. Wtedy możecie się zapisać i wtedy też na żywo zadawać pytania. I po tym wstępie możemy przejść do głównego tematu, czyli TikTok. Drogi Jakubie, powiedz mi, jak ty patrzyłeś na TikToka, zanim poznałeś go od podszewki? Ogólnie jestem fanem różnych nowinek, nie tylko technologicznych, ale no nie ma co się oszukiwać. Każdy, kto ma więcej niż 18 lat i pierwszy raz wszedł na TikToka, jest trochę w szoku, co te dzieciaki tam wyprawiają. Najpierw oczywiście było jakieś wyparcie, że to niemożliwe, że świat tak wygląda naprawdę i że dzieciaki tańczą w taki sposób. Później jak spędziłem trochę więcej czasu, to po pierwsze algorytm trochę bardziej się dostosował do tego, co mnie interesuje i czego nie przerzucałem dalej. A po drugie trochę zacząłem łapać, o co w tym tak naprawdę chodzi, że to nie są tylko tańce, ale przede wszystkim to jest kreatywność, przetwarzanie memów. Bardziej bym to nazwał nawet takimi memami w formie wideo, które gdzieś tam żyją i są przetwarzane na różne sposoby. Myślę, że minął jakiś miesiąc, zanim tak naprawdę ogarnąłem, o co tam chodzi i kiedy zacząłem się czuć swoją. A w tym momencie już odpalam TikToka codziennie, bez żadnych wyrzutów sumienia. No właśnie, bo chyba każdy z nas, kto powiedzmy ma więcej niż, myślę, z 15-16 lat, kiedy słyszał TikTok, to pierwsza myśl to było takie, chyba jestem na to za stary, a drugie uczucie, które pojawiało się po obejrzeniu kilku filmików, był taki straszny cringe, że co ja właściwie oglądam? Ale faktycznie, ja sama jestem tego przykładem, kiedy zagłębiłam się w tą aplikację, zaczęłam oglądać, to nie byłam już sobie w stanie przypomnieć, dlaczego kiedyś tak srogo oceniałam tą aplikację, bo no to jest po prostu super śmieszne i mnie osobiście YouTube chyba nigdy nie śmieszył tak, jak te krótkie filmiki na TikToku. Wiesz co, to chyba przez to, że nasz mózg całkiem inaczej odbiera bodźce, kiedy dostajemy kolejny filmik i jeszcze kolejny, i jeszcze kolejny. To jest cały czas taki efekt świeżości. Co prawda TikTok szybko może nas zmęczyć, no bo dostajemy no nieskończoność bodźców z różnych stron i cały czas innych, ale faktycznie, no, nawet jak cię jeden filmik nie rozbawi, no to przecież mija sekunda i już się wciągasz w kolejny. Jeśli nie, to jeszcze kolejny i tym sposobem w końcu trafiasz na to, co cię bawi. Absolutnie się z tobą zgadzam i powiedziałeś, że TikTok może cię znudzić. Ja bardziej miałam poczucie, że on mnie coraz mocniej wkręca z każdą minutą. I tak jak wcześniej opowiadała mi koleżanka, która dała szansę TikTokowi szybciej niż ja, że ona potrafi po 2 godzinach ocknąć się, że skroluje TikToka. I ja zaczęłam dopiero to rozumieć, kiedy zaczęłam z niego korzystać właśnie. I no, jestem w stanie absolutnie uwierzyć, że od TikToka można się uzależnić. Więc zastanawiam się, dlaczego TikTok, a nie dajmy na to Instagram czy YouTube? Co takiego ma ta aplikacja, że ona tak podbiła świat no i serca nie tylko młodych użytkowników? Chociaż oczywiście nie mówię, że nie jesteś już młody. Jeszcze troszkę jestem. Podzieliłbym to na dwie części. Wiesz, że pierwsza to ciągle młodzi uciekają z miejsc, gdzie są ich rodzice. Wiadomo, najpierw nie chcemy się bawić pod oknem, z którego mama będzie widziała, że robimy różne głupie rzeczy. Później przyszła gdzieś tam nasza klasa, jak pojawili się nasi rodzice, to przecież uciekliśmy na Facebooka. Jak rodzice pojawili się na Facebooku, dzieciaki zaczęły uciekać na Instagrama i to jest już kolejne miejsce, gdzie tych rodziców nie ma i gdzie chcemy uciec. Druga sprawa, to TikTok idzie trochę w kontrze do całego
nie wiem, czy to można tak nazwać, wyfotoshopowanego świata Instagrama. Bo ten Instagram musi być idealny, musi być piękne, kolorowe jedzenie, a kiedy sobie spojrzymy na to, co się dzieje na TikToku, no to bardzo dużo jest tam dzieciaków, chociażby niepełnosprawnych, otyłych, no takich, które raczej na Instagramie nie miałyby szans, ale przez dystans do siebie, no zdobywają sobie mnóstwo fanów na TikToku. Więc jeśli już, to postawiłbym to na tych dwóch zasadach, czyli kontra do rodziców i kontra do tego sztucznego świata instagramowego. O tym wcześniej nie myślałam, ale masz absolutną rację, że faktycznie tam podbija się serca raczej nie wyglądem, a osobowością, którą można zawrzeć właśnie powiedzmy w skeczach, no bo już te wszystkie wyzwania z tańcem i tak dalej, no to wydaje mi się, że to już jest tak powielane i to często algorytm podsyła, bo właśnie jest teraz na to taka powiedzmy faza, więc jak zrobisz, no to naturalnie cię popchnie, ale te skecze faktycznie pozwalają zaistnieć każdemu. Tak, wiesz co, i skecze, i historie, no mnóstwo jest przeróżnych TikToków. Wiadomo, te tańce będą tam cały czas, bo sam TikTok wywodzi się przecież z Musical.ly, czyli zdobył serca nastolatków właśnie za pomocą tańca czy udawanych śpiewów, ale faktycznie widać, że coraz bardziej przebijają się te historie. No plus druga sprawa to jest ten algorytm. Kiedy sobie porównasz ze znajomymi, którzy nawet mają tyle lat co ty i w miarę podobne zainteresowania, to co ci podaje TikTok, może się okazać, że macie całkiem inną tą stronę główną, czyli dla ciebie, no bo po prostu delikatnie różni się wasze poczucie humoru, czasem też nastrój, czy po prostu to, co przewijałaś, a to, gdzie zostawiałaś serduszka. No to powiedzmy tak, wstępne zapoznanie z TikTokiem mamy już za sobą, czyli wiemy już, dlaczego ludzie tam zaczęli wchodzić i spędzać bardzo dużo czasu. Więc powiedz mi, bo to mnie bardzo interesuje, jak właściwie się takie filmy tworzy? No bo ty swoją taką przygodę główną zacząłeś z TikTokiem przez wprowadzenie X.com-u i tam wasze takie konto biznesowe, ale takie można powiedzieć na luzie, więc tam nie jest to taki marketing, że wyświetlają się reklamy, tylko robicie również skecze. Jestem bardzo ciekawa, jak się w takim razie tworzy filmy, bo one są bardzo często super zaawansowane. Tu jest jakiś montaż, cięcie, przejście w drugą osobę, jakieś efekty. Czy to się zgrywa nagrane pliki powiedzmy na komputer, włącza się program do montażu i potem z powrotem na komórkę, czy to jest takie bardziej powiedzmy upłynnione? Myślę, że to jest zdecydowana przewaga TikToka nad chociażby YouTube'em. Żeby zrobić film na YouTube, faktycznie musisz mieć albo kamerę smartfona, musisz ogarnąć, jak, o co chodzi z tym nagrywaniem, jak to zmontować i tak dalej. TikTok to wszystko ma wbudowane w swoją apkę. Mało tego, często te trendy nawet podpowiadają nam, hej, taki efekt jest w tym momencie popularny, warto go wykorzystać, bo on na przykład, nie wiem, maluje ci twarz, poszerza cię, czy robi cokolwiek, co w tym momencie jest wykorzystywane przez mnóstwo ludzi. Więc tak naprawdę wystarczy mieć tego TikToka na telefonie, włączyć nagrywanie i to wszystko. Już w samej aplikacji podkładasz muzykę, możesz dorobić lektora, możesz pokolorować ten obraz, nałożyć napisy, robić cięcia, dogrywać coś jeszcze. Po prostu cały montaż jest załatwiony w jednej aplikacji. W ogóle to jest super ciekawe, bo co się może stać za jakieś 5 czy 10 lat, kiedy te miliony dzieciaków ogarnięte w montażu, czujące to, jak budować historię, wejdą na rynek pracy? To może się okazać, że umiejętność montażu filmów wideo, no już nie jest czymś takim, co jest zarezerwowane tylko dla super specjalistów, bo co drugi nastolatek może to w jakimś tam podstawowym stopniu umieć. Ale poza tym, jak ta kreatywność jest absolutnie pobudzana, bo przeglądasz te skecze i myślisz, jak ktoś na to wpadł. Okej, może nie ty tak myślisz, bo twoje pomysły również nie wpędzają takie poczucie, jak ty na to wpadłeś. Ale no na pewno jest to pokolenie super kreatywnych ludzi w kontrze do tych opinii, które często się pojawiają, że te młode pokolenia ciągle siedzą na tych komputerach i to zero kreatywności, bo nie czytają książek, nie malują, ale no to jest miejsce, które właśnie tą kreatywność absolutnie pobudza. Myślę, że wiesz, to jest kwestia zrozumienia, bo nasi rodzice
jak byli młodzi, no to ich rodzice też narzekali na to, że przecież tylko oglądają telewizor, czy robią tam jakieś inne sprawy. Więc to jest kwestia pokolenia. Pokolenia, każde po kolei było kreatywne, tylko to akurat dostało takie narzędzia, które pozwalają tak szybko tworzyć. Zresztą jak zobaczymy sobie na te historie, no to one często nie są tylko i wyłącznie zabawne. Zdarzają się i smutne historie, zdarza się, że ktoś opowiada o swoich rodzicach, pokazuje jakąś historię naprawdę swojego życia albo coś edukacyjnego. Jest mnóstwo fajnych kont, takich jak konta na przykład psychologa dziecięcego ze Stanów Zjednoczonych. Teraz mi uciekło, jak ta pani się nazywa, ale ma setki tysięcy obserwujących i myślę, że mogła sporo istnień uratować przed samobójstwem, przed zrobieniem sobie krzywdy, więc naprawdę jest to naprawdę spoko. Poza tym TikTok w ostatnim czasie podpisywał też umowy z niektórymi uczelniami, żeby tworzyć treści edukacyjne. W Polsce jest na przykład taka pani, która nazywa się Insta Lekarz czy Insta Doktor, która też opowiada o życiu lekarza, o tym jak to wygląda i tak dalej, więc wcale to nie jest tylko i wyłącznie zabawa, a ta kreatywność jest pobudzana na przeróżne sposoby. Ja czasem naprawdę jestem w szoku, jak ktoś mający 10-11 lat potrafi zrobić naprawdę mega wkręcającą historię, którą ja oglądam do końca. To prawda. No ale też TikToka można absolutnie wykorzystać do celów komercyjnych, czyli do biznesowych. I powiedz mi, jak tutaj wygląda sytuacja? Czy faktycznie TikTok jest bardziej wdzięcznym medium, żeby dotrzeć do ludzi ze swoją, powiedzmy, usługą albo z produktem, niż dajmy na to Instagram, Facebook, wszystkie reklamy, czy nawet te wyświetlające się na YouTubie? Tu też podszedłbym na kilka sposobów. Po pierwsze, my założyliśmy tam konto. Naprawdę nie włożyliśmy w to ani złotówki, tylko naszą pracę i kreatywność. W tym momencie nasze filmy mają za darmo już 25 milionów wyświetleń, czyli kurczę, chyba było warto. Mhm. Kolejna sprawa, na Facebooku już jest tak dużo firm, że naprawdę ciężko jest się przebić. Facebook obcina zasięgi wszystkim firmom, które mają coraz większe fanpage, więc trzeba za tę reklamę płacić, a skoro jest więcej firm, no to trzeba płacić coraz więcej. Podobnie jest zresztą z telewizją czy innymi mediami. Na TikToku tych firm jeszcze jest mało, bo firmy trochę się boją TikToka, ale głównie dlatego, że go jeszcze nie czują, no bo jak wejść na TikToka i jak się wygłupiać, żeby nie było tak zwanego cringe'u? No kurczę, jest to bardzo trudne, trzeba poczuć to medium. My zresztą też mieliśmy z tym mały problem, no bo średnia wieku w naszym zespole social media to jest 30 lat. Większość naszych pracowników social media już ma nawet dzieci, więc na początku trochę ich to bolało. Tam trzeba było oglądać, jak jakieś dzieci tańczą, spróbować poczuć, co tam się dzieje tak naprawdę. My to traktujemy jako darmową reklamę, przy okazji też dobrą zabawę. Okazuje się, że te dzieciaki, w większości dzieciaki, bo my trafiamy do dzieciaków, dlatego też używam takiego skrótu myślowego, dzieciaki trafiają do nas do salonów, robią sobie fotki w salonie i chwalą się. Ej, tutaj był taki filmik, gdzie oni przybijali gwoździa i coś tam wyskoczyli z gitarą. Albo mówią swojej mamie, hej, oni tutaj robili TikToka, a mama w ogóle nie wie, o co chodzi. Czasem sprzedawcy z różnych naszych salonów mi właśnie dają znać, że no dzieciak mówił o TikToku, taki był strasznie nakręcony, a tata nie wiedział, o co chodzi, już mówił, dobra, tak, rozumiem, fajnie, chodźmy już. Więc naprawdę to czujemy. Później te dzieciaki przechodzą na nasze inne media społecznościowe i na przykład uwielbiają nas na Instagramie, dają nam znać na YouTubie, że nas lubią, że trafili do nas w taki sposób. Więc to na różne sposoby się rozprzestrzenia i po prostu trafiliśmy do tej grupy, która nas dzięki temu bardziej lubi, no a ta grupa rośnie z dnia na dzień coraz bardziej. No dla przykładu, chyba to było tydzień temu albo dwa tygodnie temu, nagrałem filmik, gdzie uruchamiam laptopa i bardzo ciężko on się uruchamia, bo ten dźwięk jest prawie taki jak z odrzutowca, więc kładę patelnię i rozbijam jajko. I ten film ma 200 tysięcy odsłon, tak po prostu. Powiem ci, że dla mnie jako dla użytkownika, bo tak siebie uważam w kontekście tych wszystkich aplikacji, nie jakiegoś pobocznego obserwatora, a po prostu użytkownika, to właśnie... I reklamy na Instagramie albo na Facebooku są tak absolutnie męczące, bo one nie wnoszą nic do mojego życia, pojawiają się zbyt często, zbyt nachalnie, więc wydaje mi się, że właśnie jeśli się w fajny sposób podejdzie do TikToka, gdzie się jeszcze coś tworzy, więc nie jest to po prostu zdjęcie, to jest ekstra, kup albo skorzystaj, tylko dostarczy jakichś emocji, no to jest to coś więcej niż taka zwykła reklama, więc wydaje mi się, że TikTok faktycznie jest fajnym miejscem, żeby się
z klientami kontaktować, ale powiedziałeś o rodzicach, którzy nie wiedzą, o czym te dzieci ich mówią. Czy jak już dłużej siedzisz w tej aplikacji, przygotowałeś kurs, więc też właśnie znasz ją z różnych stron, to interesowałeś się trochę tematem, na ile rodzice obserwują swoje dzieci, czy mimo wszystko instalują tą aplikację, żeby wiedzieć, nad czym, powiedzmy, ich dzieci spędzają tyle czasu? Tak, badałem ten temat i jest kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, najgorsze, co rodzice mogą zrobić, to usunąć dziecku tę aplikację. No bo okej, mówi się o danych, do których jeszcze później przejdziemy, ale kurczę, TikTok nie zbiera nawet połowy tych danych, które zbiera Google, Apple, czy chociażby Facebook i Instagram, czy w ogóle grupa Facebook. Więc w ogóle taka obawa, że ktoś zbiera dane dzieciaka, czyli tak naprawdę dane, co on skroluje do góry, a gdzie daje serduszko, nie znaczy to aż tak dużo. A to niezrozumienie i usunięcie jest o tyle straszne, że dzieciak na przykład traci temat do rozmów ze swoimi rówieśnikami albo jest po prostu odosobniony, no bo bawią go w tym momencie inne rzeczy. Więc w żaden sposób jako rodzic nie sugerowałbym tego, żeby od razu usuwać tego TikToka, a raczej okej, ograniczać może czasowo, żeby dziecko nie spędzało tam 10 godzin dziennie, no ale rozmowa i zrozumienie to jest coś super ważnego. Druga sprawa, rodzice próbują zrozumieć TikToka i go instalują sami u siebie. Z czym dalej sprawy toczą się tak, że jak rodzic przewinie kilka dzieciaków, które śpiewają i tańczą, a zostanie przy treściach, które są raczej dla dorosłych, to algorytm później serwuje mu tylko treści dla dorosłych, no bo czuje, że to jest dorosła osoba. Więc rodzic też może inaczej odbierać tego TikToka przez to, że jemu się wyświetlają zupełnie inne treści, takie, które on sam polubił. Więc też nie patrzyłbym w ten sposób. Ale ogólnie no, rodzice rzadko kiedy rozumieją te nowości, które się pojawiają. Przecież 10 lat temu rodzice naszemu pokoleniu mówili: hej, jak można zaznaczać, że się oświadczyłeś komuś na Facebooku albo że wziąłeś ślub? Przecież to jest twoje prywatne życie. Dzisiaj... A teraz zrzucają zdjęcia wnuków. No pewnie, dzisiaj nikt na to już nie zwraca uwagi w ten sposób, no bo po prostu traktujemy to zupełnie inaczej. Więc pewnie to jest kwestia zmiany myślenia. Dorosłych jest już coraz więcej na samym TikToku. TikTok Polska chwali się danymi, że w Polsce już połowa użytkowników TikToka ma więcej niż 18 lat. Jeśli weźmiemy pod uwagę drugą statystykę, którą oni się chwalą na wewnętrznych spotkaniach, czyli że w Polsce mają już 4 miliony użytkowników, no to 2 miliony użytkowników dorosłych na TikToku to już jest fajna komercyjna grupa, z którą można coś ciekawego zrobić. Widzę już pojawiające się na czacie pytania, głównie o zbanowanie i tą ochronę danych, więc może to jest dobry moment, żebyśmy już przeszli do tego tematu, dlaczego o TikToku ostatnio jest szczególnie głośno i to wcale nie chodzi o to, że biją rekordy popularności przy ściąganiu tej aplikacji. Także powiedz mi proszę, jak oceniasz obecną sytuację TikToka na świecie i czy myślisz, że być może o TikToku niedługo będziemy mówili w czasie przeszłym? To może zaznaczę też dla tych, którzy może nie są wciągnięci do końca w temat. Donald Trump powiedział, że chce zbanować TikToka przez to, że dane uciekają do Chin. No i w tym momencie do 15 września dał czas amerykańskim firmom, żeby kupiły przynajmniej amerykańską część TikToka. Jak ja to oceniam? Bardzo mnie to boli, ale boli mnie to z tego względu, że polityka wchodzi w media społecznościowe. Polityka zaczyna się robić ważniejsza niż to, co bawi młodych albo to, czym oni się interesują. Okej, rozumiem, że to jest w jakiś sposób też odpowiedź na to, że chociażby usługi Google'a mają utrudnione życie w Chinach, no ale banowanie czegoś, co już jest rozkręcone, nie jest fajne, zwłaszcza, że Trump już mógł odczuć, co znaczą dzieciaki z TikToka. Była kiedyś taka sytuacja, gdzie można było rezerwować miejsca na wiecu przedwyborczym z Trumpem. To było chyba około miesiąca czy dwóch miesięcy temu. I Trump rezerwował coraz większy stadion, żeby pomieścić wszystkich, którzy tam zajęli miejsca.
mówił, że spodziewa się 100 albo 200 tysięcy osób. Ostatecznie przyszło niecałe 30, więc nie zapełnili nawet połowy tego stadionu, bo okazało się, że te miejsca rezerwowały dzieciaki z TikToka, które nie lubią Trumpa i które chciały mu zrobić takiego psikusa, więc na filmach oczywiście musieli kombinować i tak się ustawiać, żeby to wyglądało, jakby publiczność była pełna. Czyli dwa tematy. No, ten, na pewno Trump w jakiś sposób albo nie lubi, albo nie do końca rozumie TikToka. Druga rzecz, no to już jest bardziej wojna gospodarcza pomiędzy Chinami a USA. Jak to się potoczy dalej? No, mieliśmy już przykład Huawei'a, który jako dostawca smartfonów miał sporą blokadę od USA, no bo wycięcie wszystkich usług Google z ich smartfonów to nie jest prosta sprawa, no bo do usług Google jesteśmy przyzwyczajeni. Ostatecznie Huawei jakoś tam sobie radzi. Tutaj mówi się, że TikToka ma kupić Microsoft. Chodzą w ogóle jakieś kosmiczne kwoty. Nawet sobie gdzieś tutaj zapisałem, że mówi się o 50 miliardach dolarów, za które Microsoft miałby kupić amerykańską część TikToka. To jest w ogóle jakiś kosmos, bo w tym momencie po słowach Trumpa ocenia się, że wartość TikToka mogła spaść gdzieś do 15 miliardów. Więc zamieszanie jest spore. Jak to wpłynie na użytkowników? Na pewno influencerzy już próbują odpływać do innych platform albo zaznaczają, hej, jeśli będzie ban, no to tu macie mojego Instagrama, tu macie mojego YouTube'a i gdzieś tam mnie znajdziecie, więc zamieszanie jest. Ale jeśli chodzi nie tylko o influencerów, tylko ogólnie użytkowników, to jeszcze te przepływy nie są tak duże. Więc jeśli Microsoft faktycznie w najbliższym czasie kupiłby TikToka, no to wszystko będzie po staremu. Mhm. Ale mówisz głównie o tej amerykańskiej części TikToka, którą być może przejmie Microsoft. Co to oznacza dla użytkowników z Polski? Bo domyślam się, że my nie podlegamy pod amerykańską część TikToka. Zdecydowanie nie podlegamy. Tam jest mowa o części amerykańskiej, kanadyjskiej, australijskiej i jeszcze jakieś czwarte państwo. Jeśli chodzi o Europę, to po pierwsze Unia Europejska nie bardzo pozwoliłaby na blokadę jakiegoś medium, jakiegokolwiek, które nie narusza żadnych praw w dowolnym kraju. Po drugie, niedawno było sprostowanie prosto z rządu, które przyszło, że nie pracują nad ograniczeniem żadnej aplikacji. Raczej to się skończy tak, że nie wpłynie to w żaden sposób na nasze korzystanie z TikToka, chyba że dojdzie do takiej sytuacji, że Microsoft nie kupi całego TikToka amerykańskiego, ale tylko będzie zajmował się infrastrukturą i bezpieczeństwem, a inna firma będzie nim zarządzać, co też może się zdarzyć. Wtedy możliwe, że wpadnie nam do głowy taki pomysł, żeby w Europie zrobić coś podobnego, ale na razie nawet się o tym nie dyskutuje, ani w Polsce, ani w Europie. Bo w ogóle z TikTokiem wydaje mi się, że jest też o tyle ciekawy temat, że to nie jest tylko spór na pograniczu Stany Zjednoczone-Chiny, ale również ostatnio o TikToku było głośno ze sprawą Indii, gdzie on już absolutnie został zbanowany. I to też ma podłoże polityczne. Była tak naprawdę to odpowiedź oficjalnie na tą słabą ochronę danych, ale przede wszystkim na napiętą sytuację na granicy właśnie tych dwóch państw, czyli Chin i Indii. Także to jest niesamowite, że chyba, jak tak sięgam pamięcią albo tyle co wiem, to żadna inna aplikacja nie była zamieszana w tak wiele sporów politycznych. No, Facebook tutaj mocno się stara, bo to wyciek danych, Mark Zuckerberg był też przecież przesłuchiwany w sprawie tutaj wyborów chyba, kiedy były podsyłane odpowiednie reklamy. Więc powiedz mi, dlaczego akurat TikTok? Czy to jest sprawa tego, że to jest chińska aplikacja? To jest sprawa taka, że po pierwsze różne kraje czują się zagrożone. No jeżeli jakiś kraj jest, no, mówiąc tak w dużym uproszczeniu, naszym wrogiem, to nie chcemy mu dawać naszych danych. Tak to tłumaczą politycy. W dużej części chodzi też o pieniądze, bo dla TikToka same Indie są super ważne. TikTok ma już 2 miliardy pobrań na całym świecie, głośno było o tej statystyce, ale kiedy przyjrzymy się dokładniej, to okazuje się, że w samych Indiach TikTok miał 600 milionów pobrań. Czyli to jest super ważny rynek dla TikToka. W ogóle jeżeli chodzi o szacunki, to mówi się, że przez blokadę TikToka w Indiach TikTok stracił 6 miliardów dolarów przychodu, który mógłby mieć w najbliższym czasie na rynku indyjskim, więc chodzi o przeogromne pieniądze. Tak.
I myślę, że głównie na tym bym się skupił, bo to, czy ktoś lubi Chińczyków, czy nie, albo czy tam są nasze dane, czy nie, tak naprawdę nie jest aż tak bardzo ważne, no bo przecież te dane chociażby z Europy no, idą na wszystkie strony, bo zależy od tego, z jakiej aplikacji w tym momencie korzystam. Ja po przeczytaniu artykułu na Niebezpieczniku o ochronie danych na TikToku zdecydowałam się tą aplikację usunąć, mimo że to był ten pik, kiedy się najbardziej wkręciłam. Ale ponieważ mam do ciebie zaufanie, bo jesteś człowiekiem, który mocno siedzi w technologii i obserwujesz to wszystko, to czy twoim zdaniem, pomimo tego, co się mówi o tych właśnie danych, dalej możemy spokojnie z tego korzystać? Wiesz co, ogólnie jak przeczytałem ten artykuł na Niebezpieczniku, to zwróciłem uwagę też na jedną sprawę, że mówimy o tym, jakie dane zbiera TikTok. No zbiera, może brać nasze kontakty, kiedy mu udostępnimy, może zbierać naszą lokalizację, może zbierać to, co skopiowaliśmy w tym momencie do schowka, czyli na przykład hasztagi, które sobie skopiowaliśmy i chcemy wrzucić do samego TikToka. Ogólnie to są dane, które Facebook już zbiera tak dawno i o tyle więcej, że nawet ciężko by było w jakikolwiek sposób to porównać. Tak samo z Googlem, Applem czy Microsoftem, więc wcale to nie jest coś, przed czym bym się aż tak bronił. A to, czy te dane idą do Stanów, czy idą do Chin, aż tak bardzo mi nie przeszkadza, dopóki to nie są moje hasła, dokumenty i inne tym podobne sprawy, które trzymam w chmurze. Więc jasne, jest czasem głośno o tej aplikacji, że te dane są w Chinach, ale kurczę, jest mnóstwo sprzętu i aplikacji, które biorą dużo, dużo więcej danych i jakoś nic z tym nie robimy. Po prostu do Google'a jesteśmy już tak bardzo przyzwyczajeni, że wszyscy machają ręką na te dane. Dobra, niech już będzie. A jeśli chodzi na przykład o smartfony Samsunga, kurczę, przecież to jest co trzeci sprzedawany smartfon w tym momencie w Polsce, a te dane idą do Korei. Czy to nam przeszkadza, czy nie? No, dłuższy temat. Ale podobne, pamiętam, poruszenie było, kiedy pojawiła się ta aplikacja do przerabiania zdjęć, która miała korzenie rosyjskie, że wtedy tak. Też nagle wszyscy zaczęli czytać, jakie dane zapisuje, mimo że przy jakimś Snapseedzie i tak dalej nikt na to nie zwracał uwagi, ale że to było rosyjskie, no to nagle wszyscy zaczęli się interesować. Dokładnie. No wiesz, też straszą takie rzeczy jak uruchomienie aplikacji do przeróbki zdjęć i ona ciebie pyta, czy chcesz udzielić jej dostępu do wszystkich swoich zdjęć. No i wtedy może się uruchomić taka lampka w głowie, że no to wszystkich to może nie, no bo mam tam różne fotki. No ale kwestia już zbudowania oprogramowania. Najczęściej ono wygląda tak, że aplikacja nie dostaje z automatu dostępu do wszystkich zdjęć, które masz na swoim telefonie, tylko do tych, które wysyłasz do aplikacji, żeby je przerobić. Więc tak naprawdę nie jest to w żaden sposób straszne, tylko to straszenie Rosją, Chinami z różnych stron wyskakuje i wtedy nagle się budzimy. Z drugiej strony to też dobrze, bo może ludzie zaczną zwracać uwagę na to, jakich pozwoleń udzielają wszystkim aplikacjom, które instalują u siebie, bo jest coraz więcej takich przypadków, gdzie na przykład kalkulator pyta cię o dostęp do latarki, czasu, lokalizacji i kamery, no to wtedy już jest raczej słabo. No dobrze, słuchaj, to ja już teraz skieruję się w stronę pytań, które się pojawiły. My już poniekąd na pewno na nie odpowiedzieliśmy, ale żeby też wszystko usystematyzować, to przeczytam. Jak uważacie, co się zmieni, jeśli USA zbanuje działanie TikToka? Czy aplikacja straci na atrakcyjności na innych rynkach? Czy może się zmienić co może się zmienić w jej działaniu i możliwościach reklamowych? To jest bardzo fajne pytanie, bo jest fajne na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, czy stracą inne rynki? Dlatego to jest dobre pytanie, bo wiadomo, amerykański straci nagle. Czy stracą inne? Jak najbardziej. Z tego względu, że po pierwsze, język angielski jest tak powszechny, że już młodzież w Polsce ogląda TikToki po angielsku i nie mają z tym żadnego problemu. Potrafimy się z nich śmiać, wciągać w historię i tak dalej. Po drugie, sporo tych najpopularniejszych twórców w Polsce po prostu kopiuje to, co się dzieje w Stanach. Czyli w Stanach powstają trendy albo powstaje jakaś historia. Dwa dni później dokładnie to samo po polsku pojawia się u jakiegoś twórcy. Więc pewnie na kreatywności stracą tutaj sporo. Kolejna rzecz, no to na pewno firmy nie będą aż tak chętne do inwestowania w te aplikacje, niż tak jak wtedy, kiedy byłaby dostępna na całym świecie. Ale to też zależy, jak na to spojrzymy. No bo tak naprawdę, jeżeli TikTok trzymałby się przy tych 4 milionach użytkowników w Polsce, a może będzie ich jeszcze więcej, no to czy to nam będzie przeszkadzało?
Zupełnie nie. Jeżeli firmy wydawały pieniądze na reklamę na gadu-gadu i naszej klasie, no to znaczy, że wydadzą też na TikToka, jeżeli tylko tam będą ludzie. Ale myślisz, że jest możliwe, żeby Instagram przejął tych wszystkich użytkowników, kiedy już oficjalnie zostanie wypuszczony ten odpowiednik instagramowy? Tak. Wiesz co, Reels już zaczął działać w Europie. Z tego, co mi wiadomo, to on już działa w Niemczech i chyba Włoszech albo Hiszpanii. Testy przebiegają całkiem pomyślnie, ale z takimi kopiami bywa różnie. Jest jeszcze aplikacja Byte, którą stworzyli twórcy Vine'a, która też ma przeciągnąć użytkowników. Zobaczymy. Myślę, że tak naprawdę te ruchy zobaczylibyśmy dopiero w momencie, kiedy ten ban nastanie, bo to jest tak jak z wołaniem na Instagramie: hej, zobaczcie jeszcze mój profil na Twitterze i jeszcze na LinkedInie i jeszcze gdzieś tam, i jeszcze gdzieś tam. Ci użytkownicy tak nie przepływają. Kiedy uruchomiłem TikToka, to w tym momencie chcę oglądać TikToka i chcę korzystać z rozrywki na TikToku. Więc myślę, że dopiero kiedy ban się pojawi, to wtedy jakieś ruchy zobaczymy. Czy Instagram przejmie tych użytkowników? Myślę, że nie. Z tego względu, że właśnie spora część młodych ludzi uciekła na TikToka z Instagrama. No bo tam spędzali wcześniej czas, no ale co im nie pasowało, to już mówiłem wcześniej. To prawda. Kolejne pytanie, czy w Polsce zostanie zbanowany TikTok? No z tego, co mówisz, to raczej się nie zapowiada. Tak, Ministerstwo Cyfryzacji powiedziało, że to był fake news i w żaden sposób nie pracują nad ograniczeniem żadnego medium społecznościowego. Dopóki nie łamie ono w żaden sposób naszego prawa, czyli nie zapowiada się, żeby jakieś zmiany miały nastąpić. I tak jak wspomniałem, tylko trochę pokrótce i skrótem takim myślowym, gdyby się okazało, że polski rząd chce zbanować TikToka jako jedyny w Unii Europejskiej, no to mogłoby się okazać, że Unia Europejska odbiera to jako akt cenzury albo czegoś podobnego, no bo nie można tak sobie po prostu zabronić jakiegoś medium. Więc nie spodziewałbym się, żeby cokolwiek złego się stało w Polsce. Czyli dopóki prezydent ma konto, TikTok jest bezpieczny w Polsce. No, bardzo możliwe, chociaż to jest bardzo ciekawe, bo dużo ludzi mnie pytało, kiedy wystartowałem z kursem, co myślę o TikToku Andrzeja Dudy. I muszę przyznać, że ten pierwszy, którego nagrał, był naprawdę dobrze zrobiony. Nie wiem, jaka agencja mu przy tym pomagała, ale jest tam kilka takich elementów, jak na przykład zawsze, kiedy widzimy prezydenta, jak się wypowiada, to jest równy kadr, kamera stoi i tak dalej. Tutaj, kiedy zobaczyliśmy jego TikToka, to kamera się trzęsie, tak jakby ktoś trzymał smartfon. On w ogóle zaczyna tak bardziej w luzie, bez krawata, czy to jest TikTok, że jest niby takim dobrym wujkiem, zagubionym. I dopiero tam przechodzą do rzeczy. Kolejne jego nagranie już niestety jest super słabe, bo jest skierowane do dorosłych i bardzo nudne, ale to pierwsze, muszę przyznać, że ktoś dobrze odrobił zadanie domowe. No to przy okazji, co powiesz o TikToku Maryli Rodowicz? Jak je zobaczyłem, to trochę się załamałem. Powstało kilka kont, które są mega cringe'owe. Nie wiem, może ci dorośli lubią te konta i je oglądają, ale z tego, co widzimy po reakcjach młodych, zdecydowanie nie. Pamiętam, że chyba Nosowska założyła konto i od razu był uruchomiony hashtag, gdzie można było brać udział w jej challenge'u i nagrywać filmy z tym związane, ale nic nie powstało, bo to było super cringe'owe i tych odpowiedzi było bardzo mało, bo wiesz, to, że ktoś jest popularny w telewizji, wcale nie oznacza, że przyjdzie do TikToka i nagle wszyscy go będą uwielbiać. Zresztą to samo widzieliśmy z YouTube'em. Było mnóstwo gwiazd telewizji, które przechodziły na YouTube'a, próbowały robić to samo i im się po prostu nie udawało. No dlatego, że właśnie ludzie uciekali z telewizji i oglądali YouTube'a poniekąd w kontrze. A ponadto tak naprawdę i tak władcą i panem jest algorytm, więc nawet nagrasz coś dobrego, nie zawsze zostanie to podsunięte. Ale czy możesz w takim razie wskazać przykłady, kiedy osoby starszej daty, na przykład medialne, weszły na TikToka i skończyło się to dla nich pomyślnie? Na przykład Robert Lewandowski. Świetnie zrobiony TikTok. Po prostu konto jest prowadzone genialnie. Na przykład zrobił lokowanie swojej marki kawowej, gdzie on no, po prostu sprzedaje kawę o nazwie RL9. I nagrał to w taki sposób, że złapał kubek z gorącą kawą i leciał wstęp do Michaela Jacksona, który jest taki i udawał, że ta kawa jest super gorąca i mu przeszkadza. Idealnie to się zgrało, konto jest prowadzone naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Są konta, które są prowadzone bardziej pod dorosłe osoby, ale to poczucie humoru jest bardziej takie kabaretowe. Ono mi nie podchodzi, raczej mi się nie podoba.
ale też nie wykluczam, że może działać skutecznie. Kiedyś też wpadłem w taką pułapkę myślową, gdzie widziałem reklamę któregoś z producentów taniego piwa i powiedziałem, kurczę, ale ta reklama mi się strasznie nie podoba, kto tam pracuje w marketingu. Później dopiero sobie uświadomiłem, że przecież ja nie jestem ich grupą docelową, ja nie piję piwa co drugi dzień przed telewizorem, więc oni zupełnie nie do mnie chcą trafić, tylko do kogoś z innym poczuciem humoru, z innym wyczuciem estetyki i tak dalej. Tak, to jest istotne właśnie, żeby czasem się zastanowić, czy się jest odbiorcą tej reklamy, zanim się stwierdzi, że jest słaba. No ale ja jestem fanatykiem reklam, natomiast tutaj miał być temat TikToka, także wróćmy do pytań. Czy to prawda, że przez to, że TikTok jest chińską aplikacją, Chiny mają dostęp do treści w naszym telefonie, naszych danych i rzeczy osobistych? No to chyba już też, wydaje mi się, odpowiedziałeś na to pytanie, że to nie jest tylko tak, że chińska aplikacja ma dostęp. Tak, jeśli oczywiście jest jedyne, do czego może mieć dostęp z takich bardzo prywatnych rzeczy, to twoja lista kontaktów, ale nigdy nie będzie miał dostęp do tego TikTok, jeśli mu nie pozwolisz. Po prostu on działa tak jak LinkedIn, który mówi, hej, dodaj wszystkich swoich znajomych jednym kliknięciem i to kliknięcie powoduje, że wciągasz całą listę swoich kontaktów. Ja tego nie zrobiłem, więc no, nie obserwuję swoich znajomych, niech już stracę, ale przynajmniej nie wrzuciłem wszystkich swoich kontaktów do TikToka. Więc tak naprawdę aplikacja głównie zbiera dane o tym, co robisz w tej aplikacji, co fotografujesz, kogo obserwujesz i tym podobne rzeczy. Nie bałbym się o żadne dokumenty, prywatne zdjęcia i tym podobne sprawy, bo po prostu systemy operacyjne na naszych telefonach też nie dadzą możliwości aplikacji, żeby korzystała z takich rzeczy. Bardzo miły głos rozsądku, dziękuję. Dzisiaj sobie ponownie zainstaluję TikToka. Kolejne pytanie, jak wygląda ochrona przed zachowaniami agresywnymi, mową nienawiści, hejtem i tak dalej na TikToku? To tak, jeżeli chodzi o zachowania agresywne, może zacznijmy jeszcze od troszkę delikatniejszych rzeczy. Jak robisz rzeczy bardziej niebezpieczne, na przykład moja dziewczyna nagrała takiego TikToka, gdzie staje na rękach na basenie i robi salto i wpada do wody, no to automatycznie TikTok dosłownie 15 minut później dołożył taką belkę na dole, żeby nie robić tego w domu, bo czyny, które tam są przedstawione, mogą coś tam szkodzić twojemu zdrowiu. Więc już jest takie zabezpieczenie. Po drugie, ta społeczność TikToka jest trochę inna niż na Facebooku, mam takie wrażenie. Jest dużo bardziej otwarta, przyjacielska. Nie spotkałem się tam jeszcze z jakimiś objawami dyskryminacji i tym podobnych spraw. Raczej użytkownicy też są dość aktywni i to widać w dwóch rzeczach. Po pierwsze, szybko znikają różne rzeczy, które są w jakiś sposób agresywne i patologiczne, więc pewnie użytkownicy szybko to zgłaszają, ale też pozytywnie. Jeżeli jakieś filmy są dobre, to zostawiają serduszka. I tutaj super ciekawostka. Aż 10% z wszystkich odsłon filmu to są serduszka zostawiane pod filmem, czyli coś ma 100 tysięcy odsłon, to ma 10 tysięcy polubień. Po prostu na Facebooku czy Instagramie nie da się wykręcić nawet 1/10 z tego wyniku, no co znaczy, że ta społeczność zupełnie inaczej się angażuje. Czy są jeszcze jakieś metody ograniczania agresji i tym podobnych zachowań? Tego nie wiem, ale pewnie no, to się rozkręci w czasie. Na razie jeszcze jest to na tyle młode medium, że nie wiemy za dużo o ich strukturze, o tym, czy są tam jacyś cenzorzy, czy ktoś, kto ocenia wszystkie zgłoszone treści. Ja muszę się z tobą absolutnie zgodzić, że faktycznie to ta społeczność na TikToku wydaje się taka bardzo zgrana i otwarta, że to jest to młodsze pokolenie, które w ogóle jest otwarte na wiele rzeczy, ekologię, taką wolność słowa i wolność życia, więc też bardzo dużo widać na przykład treści o charakterze LGBT, gdzie ludzie śmiało opowiadają o jakichś swoich przeżyciach, preferencjach, czego na Instagramie aż tak nie widać, bo tam znowu ta tendencja do zostawienia jakichś kąśliwych komentarzy albo prywatnych wiadomości wydaje mi się, że jest o wiele większa niż na TikToku. Tak, pewnie, jak najbardziej. Zresztą na TikToku też, tak jak mówiłem, dużo widać osób niepełnosprawnych. No z rasizmem to już w ogóle nigdy się tam nie spotkałem, gdzie nawet jak zrobiło się głośniej o Black Lives Matter, no to TikTok zrobił jeden taki dzień, kiedy nie można było publikować w ogóle treści, tylko wszystkim pojawiał się czarny ekran. Więc aplikacja mega angażuje się społecznie. Oczywiście mówi się, że angażują się społecznie w Stanach, a kiedy są protesty w Hongkongu, to wcale nie robią tego aż tak ochoczo. No ale
tak to już wygląda. Na to nic nie poradzimy. Myślę, że musielibyśmy mieć jakieś więcej danych, żeby ocenić, w co się angażują, a w co nie. Na pewno widać też zresztą i po ludziach, którzy pracują w TikToku, przynajmniej w polskim oddziale, że to jest taka społeczność super otwarta, przyjacielska i znacznie luźniejsza niż te wielkie korporacje. Kolejne pytanie. Spotkałam się z hejtowaniem TikToka. Niektóre treści, filmiki są przepełnione erotyzmem lub filmiki, w których matki polewają wodą swoje niemowlaki. Czy istnieją granice? I nie widziałam takiego filmu. Widziałem taką serię. Podszedłbym do tego w trochę inny sposób. Tak, jeżeli na TikToku pojawił się film, gdzie jakaś matka wylewa wodę na swoje dziecko, to czy to jest wina TikToka, czy to jest wina tej matki w takim razie? Na pewno nie dziecka. No oczywiście, że nie. Wiesz, dzieją się różne głupie rzeczy na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Po prostu, kiedy skala jest tak duża, czyli te 2 miliardy pobrań na TikToku, to nawet niech jeden promil robi głupoty, to zobaczmy, jak już to jest ogromna liczba. Tylko po prostu, kiedy na YouTubie pojawiają się głupie filmiki, to one po prostu się pojawiają i już. A kiedy coś głupiego pojawi się na TikToku, no to wtedy nagłaśniamy i mówimy, ten TikTok jest zły jako cała aplikacja i z automatu skreślamy wszystkich ludzi, którzy tam robią nawet dobre rzeczy. Po prostu, jeżeli ktoś nie rozumie TikToka i trafiają do niego tylko treści, które ktoś nagrał na TikToku i przerzucił na Facebooka, żeby pokazać, patrzcie, jaka ta młodzież teraz jest straszna, no to pewnie ma taki obraz, ale to trzeba wejść i poznać, jak to wygląda naprawdę. A poza tym to jest chyba to samo, co było z każdym wcześniejszym medium, że kiedyś się mówiło, że Snap jest bez sensu, a teraz ze Snapa korzystają osoby również starsze, jeśli jeszcze ktokolwiek ma Snapchata. To samo się mówi o Facebooku, właśnie Instagramie, jakie to jest złe, YouTube to już w ogóle zgroza. I to jest chyba efekt tego, że jak czegoś nie znamy i nie chcemy spróbować, to mówimy, że to jest po prostu złe i nie ma co tam wchodzić. Kolejne pytanie. Zauważyłam, że wśród osób 25-35 ludzie w tej grupie dzielą się na zachwyconych fenomenem TikToka, a druga połowa na tych, którzy nienawidzą TikToka i uważają, że jest idiotyczny lub nawet rakowy. I teraz, z czego to może wynikać? Znam kilka osób, które znalazły tam dużo inspirujących treści, które nieraz pomogły im nawet w pracy zawodowej, czy zaczęły dzięki temu nowe hobby? Wiesz co, nie każdy jest też otwarty na takie nowości. Podobnie mówiła część moich znajomych, kiedy przechodziłem z Facebooka na Instagrama. Mówili, ojeju, tylko zdjęcia, tam nie można wrzucać poważnych rzeczy jak linki, wiadomości i tym podobne sprawy, informacje ze świata, tylko muszę wrzucać fotki jedzenia. No nie, no to znaczy, że część po prostu albo nie rozumie tego medium, albo go nie lubi, no bo oczywiście TikTok też nie będzie dla wszystkich. Nie każdy jest stworzony do tego, żeby tworzyć wideo, wygłupiać się czy opowiadać swoje historie. Niektórzy korzystają z internetu zupełnie inaczej i myślę, że możemy to wziąć jako coś normalnego. Podobnie jest z telewizją. Kiedy weźmiemy telewizję, czy tam TVP, czy TVN, no to jest bardzo podobna wojna. Ci mówią, że tej telewizji nienawidzą, tamci, że nienawidzą drugiej. I co, czy to znaczy, że któraś z tych telewizji zupełnie do niczego się nie nadaje? No nie, każdy ma swoje preferencje i tutaj odbierałbym to podobnie. Czy skoro trendy powstają w Stanach, to znaczy, że Polacy są mniej kreatywni? No moim zdaniem jest to nie do końca na pewno prawda, no bo tutaj Polaka macie przed sobą i to jest jeden z najbardziej kreatywnych osób, jakie znam. Więc no na pewno są kreatywni. Może po prostu nie wszyscy. Wiesz co, w Stanach jest po prostu więcej ludzi. Tylko tak bym to wziął pod uwagę. Jeżeli założymy sobie, że 10% ludzi potrafi tworzyć trendy i być naprawdę kreatywnymi, no to znaczy, że w Polsce mamy ich 4 miliony, a w Stanach będzie dużo, dużo więcej. Tylko tak bym na to patrzył. Po prostu więcej ludzi korzysta z tej aplikacji, łatwiej jest trafić na coś kreatywnego. To wcale też nie jest powiedziane, że w Polsce powstają tylko sprawy wtórne i odpowiadające na rzeczy ze Stanów. Mamy mnóstwo hashtagów, które powstały w Polsce i całkiem fajnie się przyjęły. Na przykład była taka akcja, to było co prawda nie najlepiej zrobione, ale ciekawie się zapowiadało. Akcja Polskiego Czerwonego Krzyża, która opowiadała o tym, że co z tego, że myjesz ręce, jak później bierzesz do ręki i przykładasz do ucha brudny telefon, który może być też zainfekowany wirusami. Fajne? No pewnie, że fajne, a powstało w Polsce i nikt nie mówi, że musieli to odgapić tylko i wyłącznie ze Stanów. My też mamy mnóstwo treści u nas na koncie X-komowym, gdzie naprawdę
szalejemy z kreatywnością i to jest coś, co naprawdę sami wymyśliliśmy, tylko po prostu w Polsce jest mniejsza skala, tak bym na to patrzył. Czy TikTok ma być tylko zabawny i szalony, a nie na przykład mądry i na zasadzie bawi i uczy? No to chyba zależy, która strona TikToka. Tak, dokładnie. To zależy od tego, co przewijasz i co oglądasz. Jeżeli oglądasz mądre rzeczy, no to algorytm po prostu się do ciebie dostosuje. Wiadomo, że więcej jest na razie twórców, którzy robią tam rzeczy zabawne, ale widziałem ostatnio, właśnie nawet dzisiaj, to była ciekawa odpowiedź na to, co się dzieje na świecie, czyli wczoraj był wybuch w Bejrucie i widziałem dzisiaj filmik, który opowiadał o najlepszych ciekawostkach związanych z Libanem albo o konflikcie, który tam miał miejsce bodajże 30-40 lat temu. Więc to już są rzeczy takie bardziej historyczne i interesujące, niekoniecznie same głupoty. Myślę, że tych ciekawych kont będzie pojawiało się coraz więcej. Pozostaje tylko czekać. Kwestia skali. Dokładnie tak samo było z YouTube'em. Najpierw głównie śmieszki, a potem weszły mądre treści i jeśli ktoś chce tylko mądre, no to z czasem algorytm innych nie będzie podsyłał. Dokładnie. Jeszcze tylko dodam, że to zależy po prostu od tego, co obserwujemy. Jak zdarza się, że niektóre osoby mi mówią, ej, ale ten Twitter jest beznadziejny, tam nic nie ma, albo są same głupie rzeczy. Ja jestem wielkim fanem Twittera, podobnie jak Excela zresztą, i mówię, kurczę, ale sprawdź, kogo ty obserwujesz. Jeżeli ja obserwuję nie na przykład konto, o powiedzmy, Onetu, tylko wybranych dziennikarzy, no to dzięki temu widzę na przykład rzeczy gospodarcze czy sportowe, ale nie widzę tych wszystkich rzeczy związanych z gwiazdami i z tym, co Doda ubrała na siebie tego wieczoru, no bo obserwuję po prostu konkretnych dziennikarzy. Więc sami sobie wybieramy, co tak naprawdę chcemy oglądać. To prawda. Jaki jest najlepszy sposób na zyskanie rozgłosu na TikToku dla użytkowników nieindywidualnych firm? To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo nagrałem na ten temat kurs i to jest cały dzień tłumaczenia tak naprawdę, ale w największym skrócie przede wszystkim trzeba poczuć to medium. Największy błąd, który robią firmy, to wchodzą i mówią, o, od dzisiaj będziemy śmieszni, patrzcie jacy jesteśmy zabawni, nagraliśmy filmik, co się dzieje u nas w siedzibie. Ale to nikogo nie bawi, trzeba po prostu poczuć, co tam się dzieje. Więc przede wszystkim zalecam wszystkim firmom spędzić tam trochę czasu i poczuć, co tak naprawdę tam się dzieje. Kolejna sprawa to warto jest zwrócić uwagę na to, jakie emocje powodują, że my chętnie udostępniamy dane treści. Na przykład, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę badania Bergera i Milkmana, to są tacy panowie, którzy sprawdzali, jaka cecha powoduje, że my chętniej coś udostępniamy albo mniej chętnie. No to na przykład gniew był najmocniejszą emocją, która powoduje, że chcemy coś podać dalej. Czyli jeśli odnieślibyśmy się nie do TikToka, tylko do czegoś, co łatwo będzie nam wszystkim zrozumieć, no to zobaczcie sobie na stronę główną każdego portalu. Kiedy tam widzimy na przykład, że politycy znowu dali sobie premię, albo widzimy, że znowu znaleziono przywiązanego psa w lesie, to tak się wkurzamy, że chcemy to udostępnić i podać dalej. Ale kiedy na przykład jest treść, która jest smutna, bardzo powodująca takie przygnębienie, na przykład niektóre kampanie społeczne, no to to powoduje, że jesteśmy bardziej hojni i chcemy wpłacić na jakąś zbiórkę pieniędzy, ale nie chcemy tego udostępniać. To jest dłuższa sprawa, polecam sobie wygooglać badania Bergera i Milkmana i zwracać uwagę na to, co jest po prostu wiralowe. Kolejna rzecz to TikTok ma różne swoje trendy, na przykład Dzień Kobiet, gdzie wiedzieliśmy, że Dzień Kobiet się zbliża, wszyscy wiedzą, no bo przecież ta data jest stała i wystarczy się przygotować. My dwa dni wcześniej nagraliśmy film, gdzie jeden z naszych pracowników biegnie z kwiatkiem przez wodę, przez plażę, przez molo, no i przynosi tego kwiatka, tam jest dłuższa historia, nie będę wam zdradzał, ale podłapaliśmy po prostu trend, który był na TikToku i dzięki temu nasze wideo zdobyło ponad 1 000 000 odsłon, no bo złapaliśmy się z tym głównym nurtem, który był na stronie głównej. Kolejna rzecz, no to jest wykorzystanie tego, co nam daje TikTok. Są tam różne dobrodziejstwa, których nie ma na innych platformach. Muzyka przede wszystkim. Tak, dokładnie. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że nie musisz zawsze korzystać z muzyki, która już jest dostępna. Możesz stworzyć swój dźwięk. Ja tak na przykład zrobiłem. Nagrałem TikToka, gdzie siedzę nad muszą klozetową. Zaczyna się źle, wiem, ale my prowadzimy ogólnie konto o technologiach, bo sprzedajemy technologię jako sklep z komputerami, smartfonami i tak dalej, więc kręcimy się wokół tematów technologicznych. I nad tą toaletą powiedziałem, OK, Google, powiedz, co zrobić, kiedy telefon wpadł do wody. I wtedy w odpowiedzi słyszę tylko bulgotanie, czyli w domyśle ten telefon już tam jest w środku.
co zrobiły dzieciaki? Zaczęły wykorzystywać mój dźwięk do swoich filmów. I pierwszego dnia pojawiło się 50 filmów, gdzie dzieciaki nagrywają swoje wideo, wykorzystując mój dźwięk. Jakbyś widziała, ile znajomych mi podsyłało wideo, patrz, jakiś 8-latek mówi twoim głosem, albo ktoś, kto ma 30 lat i wygląda jak kibic piłkarski, więc totalnie nie jak ja, nie oszukujmy się, stoi nad muszą klozetową i używa twojego głosu. I po prostu poszło to zupełnie wiralowo, dźwięk zdobył tysiące odtworzeń, no głównie dzięki kreatywności i dzięki wyłapaniu tego, jaki ten TikTok jest. I my tak sobie testujemy różne efekty, różne dźwięki i tym podobne trendy. Ale już pomijając, że samemu sobie można zrobić dobrze zasięgowo, wykorzystując dźwięki albo je tworząc, to w ogóle jest niesamowite, że niektóre zespoły wybijają się dzięki temu, że ich piosenki stały się ścieżką dźwiękową do TikToków. Albo jak się przypomina stare hity, ja na przykład kojarzyłam z TikToka taki trend, że jest odpowiedź yes, że coś tam mówisz i jest głos yes. I to jest kilka razy. I później odświeżam sobie starą playlistę z LMFAO i nagle słyszę ten utwór i myślę, kurde, to jest z TikToka. Więc tak, nie wyłapałam się wtedy, że to poszło na TikToka. TikTok bardzo miesza na rynku muzycznym. Myślę, że to też jest jeden z elementów w Stanach Zjednoczonych, który powoduje, że zwracają na to uwagę. No bo nagle dzieciaki słuchają utworów, na które nigdy by nie trafili. Zresztą ja nie lubię za bardzo komercyjnej muzyki. Przez długi czas byłem DJ-em, ale to już jest zupełnie inna historia. I grałem muzykę raczej totalnie niekomercyjną. W tym momencie jadę autobusem, słyszę w RMF-ie cokolwiek i zawsze to kojarzę przez tego TikToka. No bo po prostu nagle jak słuchają czegoś miliony, no to musi to trafić na listę przebojów. To prawda. Kolejne pytanie, czy hasztagi mają znaczenie na TikToku? To jest dobre pytanie, bo wydaje mi się, że tam się prawie nie używa tych hasztagów. O, używa się. Zawsze dla ciebie. Tak, a akurat TikTok napisał, że używanie hasztagu dla ciebie czy for you page w Stanach zupełnie nic nie daje, jest bez sensu. Może to dać, mieć znaczenie tylko w jednej sytuacji. My czasem to dajemy na naszym koncie, dlatego że jesteśmy w Polsce i chcemy, żeby nasze treści trafiały do Polaków. Bo jeżeli my jesteśmy sklepem z Polski, to co nam z tego, że będziemy mieli milion odsłon w Stanach czy w Chinach? No zupełnie nic. Moglibyśmy się chwalić 10 razy większymi statystykami, ale nic by nam nie dały. Więc czasem dajemy takie polskie hasztagi jak właśnie dla ciebie, żeby skierować się bardziej do polskich widzów. Ale ogólnie hasztagi są super ważne na TikToku, jeżeli konto nie jest ogromne. Bo jeżeli ktoś już ma ponad milion obserwujących, no to wtedy może lecieć bez hasztagów. Ale hasztagi pomagają na przykład, jeżeli na stronę główną, o to jest dobry przykład, wszedł Dzień Kobiet, no to wtedy mnóstwo ludzi klikało, żeby zobaczyć, okej, zobaczę co jest na Dzień Kobiet popularne dzisiaj. I dzięki temu, że my dodaliśmy hashtag Dzień Kobiet, byliśmy z automatu na tej liście, więc łatwiej nam było zdobyć mnóstwo odsłon. Ale jak tak sobie przeglądam czasem te dane, które się pojawiają, to w większości pojawiamy się na stronie For You Page, czyli na tym dla ciebie, a ludzie nie przechodzą do nas z hashtagów. Czyli w skrócie są ważne, żeby podpiąć się pod jakiś trend, żeby skierować widownię do ciebie, na której ci zależy, ale bezpośrednio dodawanie nie wiadomo ilu hashtagów aż tak ci nie pomoże. Raczej mówi się, że 5 to jest maksimum, które warto jest dodać. O, no to bardzo miła kontra do Instagrama, gdzie te liczby są większe i trzeba kombinować. Kolejne pytanie, czy konta firmowe tworzone dla klientów przez agencje marketingowe, tak jak na innych social mediach, na przykład Facebook, Twitter i tak dalej, mają przyszłość na TikToku? Zupełnie nie. Dlatego, że TikTok jest zupełnie inny. Tu nie wystarczy wrzucić grafikę czy wrzucić ładną, wyfotoshopowaną fotkę. My tutaj musimy żyć, pokazać się, tańczyć, przedstawić jakąś historię. I kiedy robi to agencja, to po pierwsze promujemy ludzi, którzy nie są nasi, więc będziemy musieli im do końca płacić, a oni są przecież pracownikami agencji. Po drugie, agencja nigdy nie poczuje takiego flow, jak ludzie siedzący na miejscu. Wiesz, wątpię, żeby agencja pozwoliła sobie na nagranie filmu nad muszlą klozetową, który okazał się być hitem, bo ludzie wykorzystywali ten dźwięk. Mnóstwo mamy filmów, które są takie, powiedzmy, na granicy, czy to jest firma, czy to są ludzie,
dlatego że czasem jedziemy naprawdę po bandzie z naszym poczuciem humoru, ale myślę, że to jest ten klucz do sukcesu, że dzięki temu ci ludzie naprawdę nas tam uwielbiają, bo widzą, że jesteśmy kumplem, a nie jakąś tam firmą super poważną. Zresztą to widać w wiadomościach prywatnych i w komentarzach, które oni nam piszą, gdzie mówią na przykład: siema, chciałbym popykać w nowe GTA, ale muszę mamie powiedzieć, że ten komputer jest też dobry do nauki, pomóżcie mi. No i my pomagamy oczywiście. Genialna strategia. I mnóstwo jest takich pytań. Naprawdę jak sobie wchodzę na TikToka, nie ma dnia, żeby nie było pytania o sprzęt. Na przykład, że chcę kupić drona, ale takiego, żeby było stać mojego chrzestnego, żeby mi go kupił na komunie. Jaki? No i my wtedy znajdujemy, nie wiem, do 500 zł, a nie jakiegoś profesjonalnego za 2,5 tysiąca złotych. I naprawdę jesteśmy, zresztą tak nas nazywają ci fani, że jesteśmy ich ziomkami. Nie jesteśmy jakąś tam firmą, tylko po prostu dobrymi kumplami. Poza tym ja myślę, że nawet gdyby agencja zrobiła akcję nad toaletą, to później klient mógłby finalnie tego nie klepnąć, no bo on tego klimatu TikToka nie czuje. Oczywiście, no wiesz, po prostu nie każda firma nadaje się na TikToka i to trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli ktoś sobie myśli, że poczytam fajne rzeczy i nagle wypromuje coś mega skomplikowanego na TikToku, może się okazać, że się nie uda. Chociaż widziałem ostatnio fajne konto prawnika, który nawiązywał do Tupaka i do różnych innych sytuacji. Bardzo fajnie było prowadzone to konto, miał setki tysięcy odtworzeń. Zostało nam dosłownie kilka minut, a sporo pytań, więc przechodzę od razu dalej. Czy problem nie polega trochę na tym, że TikTok polega głównie na powtarzaniu treści, dlatego każda zła lub głupia treść jest tam bardziej niebezpieczna, bo traktowana jako wyzwanie? I tak, i nie. Oczywiście wyzwania zawsze będą powodowały to, że im bardziej są szalone, tym więcej ludzi chce wziąć w nich udział i pokazać, że potrafią coś takiego zrobić. Ale z drugiej strony, każdy oddział w każdym kraju TikToka może tworzyć swoje wyzwania, które wrzuca na stronę główną i które momentalnie zdobywają popularność. Czyli niejako daje to dużo większą władzę niż chociażby wyzwaniom tworzonym w innych mediach społecznościowych, bo pozostałe media społecznościowe, takie jak Facebook czy chociażby Instagram, nie mają swojej strony głównej, gdzie ktoś im mówi: hej, dzisiaj popularne jest to, róbcie takie treści, dzisiaj popularne jest to, róbcie inne treści. Ale to prawda, nawet nigdy o tym nie myślałam wcześniej, że nie ma strony głównej takiej ogólnej. Dokładnie. I na tej stronie głównej trafiasz nie tylko na treści ludzi, których obserwujesz, ale ogólnie to, co jest popularne w twoim kraju, to, co jest w ogóle popularne w tym momencie. Czy to prawda, że wytwórnie muzyczne używają TikToka do testowania próbek utworu? Wypuszczają kilkanaście wersji jakiegoś utworu i obserwują, co się dzieje? Tak, słyszałem o tym, że to jest bardzo popularne. I tak, jak najbardziej widać, dzieje się to na TikToku. Chociaż ubolewam nad jednym. Zresztą kilka fajnych TikToków na ten temat widziałem, że w tym momencie muzyka jest tworzona tak, żeby była super popularna na TikToku, czyli musi mieć 15 sekund jakiegoś fajnego elementu, a reszta to już jest jakaś tam, której nikt nie poznaje i która jest słaba i nie wpada w ucho. Więc coraz częściej spotykamy się z tym, że ta muzyka jest tworzona tylko pod to, żeby 15 sekund było fajne, a resztę już tam dopchajmy jakoś, żeby tylko była. Znam jeden taki utwór i właściwie to by się wpisywało w TikToka, bo też go poznałam na TikToku. Czy przemysł muzyczny w ogóle będzie dążył do tego, że utwory będą coraz krótsze i coraz bardziej treściwe? Może się okazać, że to będzie jakaś rewolucja muzyczna, że ktoś, kto chce słuchać całej płyty, to będzie kupował całą płytę, a w radiu będą lecieć na przykład minutowe utwory, które mają samo mięso. Tego nie wiem. Zobaczymy. Nie idźmy w tą stronę. Dajcie dwa argumenty za oraz przeciw instalacji TikToka. Za. Jeśli ktoś jest twórcą, to może momentalnie zdobyć popularność. Moja dziewczyna założyła konto na TikToku chyba tydzień temu, kiedy ja raczej siedziałem w domu, to bardziej skomplikowane sytuacje z ostatniego tygodnia, to ona sobie tam nagrywała różne rzeczy. Pierwsze dwa filmy to było 50 i 20 tysięcy odsłon, tak po prostu. Zresztą, ale czy nowi twórcy są promowani trochę dodatkowo? Tak, są mocno promowani i nie tylko nowi. Wiesz, nawet stare konta czasem dostają super boosta, zupełnie za darmo i są mocno promowane, ale nowi jak najbardziej są zachęcani zasięgami. Więc jeśli jesteś twórcą albo firmą, no to jest darmowa reklama. Jeżeli nie, no to jest to nowe, super świeże medium, które nie wrzuca 20 raz tego samego mema,
tak jak się to dzieje w tym momencie chociażby na Facebooku, tylko można naprawdę coś fajnego i świeżego zdobyć. Jeżeli chodzi o przeciw, pochłania to mnóstwo czasu. Jak już ktoś się w tego TikToka, no naprawdę TikTok nie ma litości i godziny lecą bardzo szybko. Absolutnie, to prawda. Czy jeszcze coś miałbym dać przeciw? Wiesz co, nie każdy poczuje tego TikToka. Czasem ludzie mogą sobie pomyśleć, nie wiem, ale ja już odstaję od tej młodzieży, albo totalnie nie rozumiem tego, co jest popularne na świecie. To może budować też irytację u niektórych, że myślę sobie, ale te dzieciaki są głupie. No ale to głównie przez to, że ktoś może mieć już za dużo lat i trafić na medium, które mu nie podejdzie. Albo może po prostu mieć inne myślenie o świecie i jemu się nie podoba to, że ktoś tańczy, albo że ktoś się dobrze bawi w mediach społecznościowych. Z drugiej strony ja pewną TikTokerkę pokazałam mojej mamie, żeby sprawdzić, czy będzie też ją bawić. Bawiło. Także myślę, że to jest głównie kwestia osobowości, a z tym wiekiem to tak bywa różnie, bo przecież są też starsze osoby, które świetnie na przykład radzą sobie na Instagramie, a to też wydawałoby się medium dla jeszcze powiedzmy młodych. Czy TikTok to nowy Vine? Co sądzicie na ten temat? Czego zabrakło w Vine, żeby odniósł taki sukces jak TikTok? Czy TikTokowi grozi to samo? Motyla noga, zaczęły bić dzwony, zamknę okno tylko, żeby nam nie przeszkadzało. Wybiła godzinka, więc trochę po prostu przeciągniemy, bo dobra, jeszcze parę pytań jest. Co było z Vine'em? Po pierwsze, twórcy Vine'a założyli aplikację Byte, która bardzo możliwe, że przejmie ludzi z TikToka w tym momencie, no bo nagle zaczęła się ona robić popularna, kiedy mówiło się o tym, że TikTok może być zbanowany. Co się tam zadziało? Ciężko powiedzieć. Może te treści na Vine były zbyt krótkie, no bo tam ograniczaliśmy się bodajże do 6 sekund, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli nie, to mnie poprawcie. Więc może ludzie chcieli przekazywać większą historię albo coś ciekawego mieli do powiedzenia. Kolejna sprawa, no to może to był zły czas. Po prostu Vine stawał się popularny w tym czasie, kiedy stawały się popularne inne media społecznościowe, a przecież nie możemy być we wszystkich miejscach naraz. Co jeszcze? Może Vine nie promował twórców, tak jak TikTok promuje ich na zachętę, gdzie można karierę międzynarodową zrobić tak po prostu, tworząc kilka dobrych filmików. Ciężko powiedzieć, różne są teorie, ale myślę, że te, o których powiedziałem, najbardziej prawdopodobne. A czy uważasz, że TikTokowi grozi to samo? Nie, już jest za późno, żeby mu groziło to samo. Już TikTok ma 2 miliardy pobrań, więc mówiło się w ogóle do niedawna, dopóki Trump się nagle nie obudził. Zresztą podejrzewam, że chciał odciągnąć uwagę ludzi od tego, że Stany nie radzą sobie za bardzo z koronawirusem, a TikTok jest takim nośnym tematem, więc czemu nie? Mówiło się, że TikTok jest najdroższym startupem świata, bo był wyceniany na 75 miliardów dolarów jeszcze kilka miesięcy temu. Więc to jest w ogóle jakiś kosmos, totalnie nie do porównania z czymkolwiek. Więc już TikTokowi to nie grozi, jedyne co mu grozi to polityka, no ale tak jak mówiłem, nawet jeśli już, no to kupi ich Microsoft i wszystko wróci na normalne tory. Mnie w ogóle tak zastanawia w kwestii polityki, że w Stanach zbliżają się wybory, a mimo wszystko no, Trump poszedł ostro na wojnę z TikTokiem, co trochę wydaje mi się no, jest zagrożeniem dla jakichś wyborców, no bo jednak spora grupa już ma prawo głosu. No ale pewnie skalkulował, że może mu się to opłaca. O, właśnie do tego chciałem dążyć. Już mówiłem wcześniej, że raczej ta grupa TikTokowa, ci młodzi, nie są aż tak bardzo za Trumpem, więc jemu na rękę jest to, żeby po prostu skierować ich w inne miejsce. Jeżeli ludzie w danym medium go nie lubią, a może się tego medium pozbyć, albo coś tam pozmieniać, albo przynajmniej namieszać. Z Twitterem no to już próbuję. Zwłaszcza, że wiesz, jeżeli ktoś ma hasło Make America Great Again i powie, patrzcie, tam są złe Chiny i one nam zagrażają i biorą nasze dane, no to tylko słupki mogą mu urosnąć, jeżeli chodzi o poparcie, bo faktycznie ta jego grupa docelowa lubi takie patriotyczne zwroty i tym podobne sprawy. Nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe, po prostu to jest jego taktyka. Ale jeszcze mi się przypomniało, bo akurat przez to, że jestem w Turcji od jakiegoś czasu, no to trochę bardziej się interesowałem przez chwilę tym, co tutaj się dzieje. Mówi się, że prezydent Turcji też zaczyna kombinować z mediami społecznościowymi,
Głównie dlatego, że na przykład jak robił live'a w jednym z mediów społecznościowych, no to komentarze, które się tam pojawiały, zdecydowanie nie było tym, co by sobie wyobrażał. Chce mieć możliwość blokowania niektórych profili, czy w ogóle wprowadzenia cenzury na mediach społecznościowych. Oczywiście nikt się na to nie chce zgodzić, no ale jest różnie. Zobaczymy, co będzie. Pornhuba już zablokował w Turcji, możliwe, że niektóre media społecznościowe też zablokuje. Czyli tam byście już kampanii zrobić nie mogli. Oj, trudno. Niestety nie. Oprócz hashtagu dla ciebie, skąd wiadomo, jaki procent odsłon będzie z Polski, czyli target grupa dla polskich firm? To tak. Przede wszystkim szukając hashtagów, TikTok daje nam taką możliwość, że widzimy, ile odsłon ma każdy z hashtagów. Więc jeżeli widzę, że hashtag siłownia ma 10 milionów odsłon, a hashtag siłka ma 400 tysięcy, no to już to jest proste, który z nich wybrać. Ale jeżeli prowadzimy konto firmowe i chcemy kierować się głównie do Polaków, no to używajmy polskich hashtagów. I to jest chyba najprostsza metoda, którą można wykorzystać. Plus czasem warto wykorzystywać te angielskie hashtagi, które mają jakąś akcję w tym momencie, na przykład walentynki albo no coś, co jest głównym trendem na TikToku. Mhm. Od jakiego wieku jest możliwość korzystania z TikToka? 13 lat, z czym bywa różnie, ale to nie jest wina TikToka. Podobnie było z Facebookiem, czy nawet z naszą klasą. Kurczę, pamiętam, że na naszej klasie nawet przecież tak było. Albo jeszcze dawniej, pamiętam takie medium jak fotka.pl, gdzie też można było mieć konto od 13 lat. Ja miałem wtedy 11, ale wpisałem sobie, że mam 13. No przecież nikt nie będzie żądał wrzucenia zdjęcia dowodu osobistego. Ograniczenie jest od 13, no ale dzieciaki przez to, że tam jest fajnie i cool i tak dalej, jakichkolwiek słów byśmy sobie nie użyli, no to tam wchodzą, no i tyle, składają konta i podają, że mają więcej lat. Tak jak z Pornhubem, o którym wspomniałem, każdy wchodzący tam zaznacza, podobno, bo ja nie wchodzę, że ma 18 lat, nikt tego nie zweryfikuje. Absolutnie, chociaż ja zawsze, nawet jak teraz, mimo że już 18 dawno za mną, jak widzę komunikat, czy na pewno masz 18 lat, jest takie, co kliknąć, czy ktoś nie sprawdzi. Następne, od czego zależy, czy konto jest promowane? Przede wszystkim od odpowiedzi na bieżące trendy. Jeżeli tworzymy sobie treści niezwiązane z niczym, no to raczej nie możemy liczyć na super fajną promocję. Poza tym algorytm TikToka bierze pod uwagę kilka rzeczy, no bo każda treść, która tam się pojawia, pojawia nam się na ekranie i możemy przeskrolować do góry i widzieć kolejną. Jeżeli ktoś nie skroluje do kolejnej treści, no to znaczy, że nasze wideo wciąga, no to wtedy TikTok je promuje dalej. Kolejna rzecz, no to są zostawiane komentarze, dlatego warto w opisie filmu na przykład powiedzieć, hej, ta sukienka jest lepsza czy tamta, albo a jaki ty masz smartfon, albo cokolwiek, o co chcemy zapytać ludzi. Następna rzecz, no to są serduszka, no jeżeli nasze wideo na końcu ma jakiś zwrot akcji albo coś zabawnego, to ludzie chętniej, zaskoczeni, chętniej zostawiają polubienia, no i dzięki temu też TikTok promuje bardziej nasze wideo. Kolejna rzecz, już chyba jedna z ostatnich, no to to, jak często publikujemy. Jeżeli wrzucimy dzisiaj 3 filmiki, a za miesiąc kolejne, no to TikTok nie będzie ich promował, bo po pierwsze, jednego dnia wrzuciliśmy 3 filmy, więc zasięg z nich kanibalizuje się, jeden dziennie to jest. A druga sprawa, no to TikTok nie promuje kont, które są nieaktywne przez dłuższy czas, bo po co promować konto, które przez miesiąc nic nie będzie wrzucać. No to prawda, no ale to chyba są podobne zasady jak też na innych platformach typu Instagram czy YouTube. Tak, całkiem podobne. Mhm. Po prostu angażowanie plus tutaj jeszcze wychodzi reakcja na trendy i wykorzystanie muzyki. I ostatnie już pytanie, czy TikTok nie jest niebezpieczny, biorąc pod uwagę to, jak intensywne i krótkie są filmiki, przez co doświadczamy coraz mocniejszych bodźców spersonalizowanych pod siebie i bardzo łatwo jest się uzależnić? Bardzo dobre pytanie. Tak, pod tym względem TikTok jest po prostu niebezpieczny. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, jak już dzieci są wychowywane, coraz częściej mówi się, że to telewizor jest opiekunką do dziecka, no to dziecko ma tyle bodźców, widząc reklamy, bajki, które są coraz głośniejsze, później zerka w smartfon i jeszcze wszystko je atakuje z innych stron, to my potrzebujemy więcej bodźców, żeby coś naprawdę poczuć. I TikTok między innymi dlatego też jest taki popularny, no bo tworzy mnóstwo bodźców, więc nasz mózg się cieszy.
pod tym względem może być niebezpieczny, no bo po prostu daje nam tych bodźców czasem trochę za dużo. Zostaje mi tylko się zgodzić i Wam wszystkim podziękować za pytania. Cieszę się, że było ich tak dużo, bo dzięki temu nasza rozmowa była też bogatsza. Tobie, Jakubie, ogromnie dziękuję, że znalazłeś dla nas czas i opowiedziałeś o tym, czego się dowiedziałeś o TikToku. A jeśli Wy chcielibyście dowiedzieć się więcej, no to Kuba przygotował cały kurs TikTok od podstaw. Dobrze pamiętam nazwę? TikTok jakubbiel.pl i tam jest wszystko. A poza tym można Cię znaleźć też w wielu mediach społecznościowych, no i konto X.com na TikToku, jakby ktoś chciał podejrzeć, jak to się robi. Czy chciałbyś coś dodać jeszcze od siebie? Zapraszam na Twittera. Twitter jest moim ukochanym medium i na TikToka też oczywiście. No to ja też zapraszam. Najważniejsze, co chciałem powiedzieć. Jeżeli po dzisiejszym spotkaniu pierwszy raz odpalicie TikToka, nie załamujcie się. Trzeba chwilę tam spędzić, poskrolować to, co nas nie interesuje i TikTok potrafi być naprawdę super ciekawy. Doskonała puenta. No to ja jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły aktywnie lub po prostu też oglądały, bo nie miały żadnych pytań w dzisiejszym webinarze. No i przypominam, że ten, jak i kolejny i wcześniejsze webinary możecie też odsłuchać w formie podcastu Strefa Kultur Uniwersytetu SWPS we wszystkich apkach do podcastów. I zachęcam Was do tego, abyście śledzili nas na Facebooku, ponieważ tam pojawiają się informacje o kolejnych webinarach, a będzie ich coraz więcej. Także serdecznie Wam dziękuję. Ja nazywam się Małgosia Znaczyńska i było mi niezmiernie miło dzisiaj się z Wami spotkać.